Witam serdecznie w programie Wytup to z siebie. Przedstawiamy historię wyjątkowych osób, które przyczyniły się do rozwoju kultury stepowania w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Karol Drzewoszewski i moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jerzyna Nowakowska, tancerka, choreograf, pedagog, teatrolog i sędzia sportowy. Przywiozła American Tap z czeskiej Pragi, gdzie była asystentką studio Franka Tokena. Witam serdecznie Pani Jerzyno. Cieszę się, że jest Pani z nami. Więc może zacznę od pierwszego pytania. Jak to się stało? Jak zaczęła się Pani przygoda ze stepowaniem? Moja przygoda ze stepowaniem to znaczy zaczęło się oczywiście raczej dawno temu, ale generalnie chodziło o to, że kiedyś, słuchajcie, jako mało lata, bardzo mało lata, zamiast do szkoły, to poszłam do kina, na tak zwane bagary, do kina, w którym wyświetlali akurat filmy Freda Astera. I zobaczyłam właśnie muzykale i stepowanie. No i to było, miałam wtedy kilkanaście lat i wtedy po prostu sobie pomyślałam, że to jest właśnie to, co ja bym chciała w życiu robić. No i słuchajcie, nie było internetu, nie było po prostu możliwości, ale dla chcącego nie ma nic trudnego. Znalazłam miejsce, teatr, studio, gdzie się po prostu jakby odbywały te zajęcia, no i to się zaczęło. Tak właściwie cała moja przygoda ze stepowaniem, no bo generalnie to właściwie wtedy sobie w ogóle nie zdawałam sprawy z tego, że po prostu mi się to bardzo podobało. Nie zdałam sobie sprawy z tego, że to będzie w ogóle pasją mojego życia, że to będzie moje życie w ogóle całe, bo wtedy miałam 14 lat, jak mówię, także ciężko było, ale tak się zaczęło właściwie. To właśnie oglądanie muzykalów, filmów muzycznych z Fredem Asterem i Ginger Rogers. Tak się zaczęło. Faktycznie. Czyli w takim razie był taki swobodny wtedy dostęp do zajęć, ktoś prowadził takie zajęcia systematycznie? To znaczy, taki swobodny zajęć bez przesady, no bo mówmy się, że ja jestem dziecko socjalizmu i to był taki realny socjalizm, który jakby jazz czy stepowanie, to nie były popularne techniki taneczne ogólnie dostępne. To po prostu było jedyne studio w ogóle w Czeskiej Republice, Czechosłowacji wtedy, w Teatrze Klicpery, gdzie na dole w studio pan Frank Toven prowadził zajęcia właśnie z jazzu i ze stepowania, a to było taka właściwie generalne podziemie, bo to studio było w podziemiach. To było takie, powiedzmy, trochę pod przykrywką Domu Kultury. Myśmy tam robili różne zajęcia dla Domu Kultury, a wieczorami, późnymi wieczorami, tamśmy właśnie robili taniec jazzowy, stepowanie i tak dalej. Także to była taka troszeczkę jakby działalność trochę taka, powiedzmy, podziemna. Ale potem oczywiście po latach to wypłynęło, no bo zmieniła się jakby sytuacja i polityczna i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie na początku to było podziemia. To nie było tak, że każdy mógł. To znaczy każdy mógł, kto chciał. To nie było tak, że tam było 150 ludzi. Tam właściwie generalnie tam się uczyli ludzie, którzy byli, powiedzmy, podobnego myślenia jak ja. Chcieli coś po prostu innego, podobało mi się to i bez względu na troszeczkę niebezpieczną sytuację, jednak przychodzili do tego studia, bo po prostu chcieli to robić. No. A poza tym zakazany owoc najbardziej smakuje, wiadomo. No. Prawda, to znaczy podziemie, ma Pani na myśli w takim razie, że no nie wolno było prowadzić tego typu zajęć, nie wolno było się tak rozwijać? No, wolno było w tańcu ludowym, w balecie, oczywiście, że tak, natomiast taniec jazzowy, czy w ogóle, generalnie to w ogóle było uważane za taką tak zwaną kulturę amerykańską, a umówmy się, że jesteśmy w latach, powiedzmy, realnego socjalizmu, gdzie w ogóle kultura amerykańska była B, absolutnie B, także po prostu jakby generalnie rzeczywiście to było gdzieś trochę tak jakby. Ja pamiętam na przykład takie wystąpienie, gdyśmy wstępowali i tańczyli jazz na Pražské jazzowe dni. To jest tak jak Jamboree na przykład w Warszawie. No to, żeby wystąpić w ogóle na tym, to musieliśmy na początku robić kawałek ze sprzedanej na życzonej z opery. Ja wychodziłam w pięknym ludowym stroju, tarararara, otańczyliśmy sprzedaną na życzoną kawałek, a potem mogliśmy robić jazz. I to były takie właśnie, to jest dzisiaj w ogóle
w ogóle nie, absolutnie nieprawdopodobne, że były takie sytuacje, ale takie były, bo pan z kultury był zachwycony, bo oczywiście w programie była sprzedana narzeczona. A że myśmy tam potem trochę stepowali i tańczyli jakieś bluesy, jakieś jazzy, no to już jakby się zamykało oko. Takie były czasy. Tylko że to było, to właśnie wtedy to się rodzi taka pasja. Taka po prostu, bo to było wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim. Nie, nic takiego, co by było popularne, co by po prostu wszyscy, nie wiem, jak mówię, bardzo dużo ludzi i tak dalej. Nie, to po prostu było rzeczywiście dla garstki ludzi, którzy chcieli po prostu iść jakąś inną drogą. O, to dobrze to powiedziałam. Inną drogą. No to może przy okazji właśnie rozpoczęcia Pani przygody ze stepowaniem, może mogłaby Pani coś więcej powiedzieć o tej szkole Franka Tovena, w której była Pani asystentką. Jak to się stało, że zaczęła Pani być jego asystentką? Jak to się stało, że wasza współpraca doszła do skutku. Ja ci przerwę, Karol, dlatego że słuchaj, on był świetnym, słuchaj, on był wspaniałym tancerzem, kiedyś choreografem, świetnym pedagogiem i tak dalej, ale generalnie miał swoje lata i zobaczył taką, powiedzmy, małolatę, która jest totalnie nawiedzona, bo tak, najpierw przychodziłam na zajęcia 2 razy w tygodniu, potem poprosiłam, czy ja mogę jeszcze na inne zajęcia i to było tylko, że te zajęcia oczywiście gdzieś były jakoś tam płatne. Na jakieś zajęcia już nie pozwolono chodzić z chłopakami i w ogóle po prostu na innych grup, bo zobaczył nawiedzoną małolatę, która po prostu jest w ogóle oszalała na tym punkcie. No i rok, dwa, powiedzmy, mnie obserwował, dawał mi szansę, że na przykład uczestniczyłam w zajęciach już nie płacąc za nie, no bo przecież dzisiaj jestem dorosła i wiem. On sobie mnie wypracowywał, żeby to tak powiedzieć, wypracowywał, dlatego mi dawał szansę na te wszystkie różne zajęcia. Potem zapisanie do studia w ogóle, kiedy była sytuacja taka, że akurat zdawam do liceum. Moi rodzice, którzy w ogóle, ojciec masakra, ojciec ze mną rok nie rozmawiał, dlatego że ja powiedziałam, że ja teraz się zapisałam do studia Franka Tovena, ja będę tańczyć i robić balet, jazz i w ogóle. Mój ojciec to myślałam, że zejdzie drogą mnie naturalną, jak ja to mówię. No tak, dlatego że ja zamiast do liceum po prostu poszłam na jakiś, wiesz, do studia tańca. No ale wiesz, no i po paru latach po prostu, wiesz, no zaproponował mi po prostu w sensie, jakby już powiedział, że jestem gotowa. No i studio właśnie funkcjonowało przez lata. Jego głowa, mam na myśli głowa pana Tovena, rozum, głowa, doświadczenie i moje młode nogi. Moje młode Jasne. Ciało i nogi. Także on prowadził zajęcia w sensie, jakby on je prowadził, a ja stałam i z ludźmi stukałam i po prostu i tak dalej. No i tak się zaczęło. Czy tam na przykład jak robił jakieś choreografie, to on wymyślił, ale z grupą czy z tym, to ja to potem cały czas tłukłam, czy tańczyłam. Także po prostu tak. No i później po paru latach jednak na przykład no, sytuacja to też, jak się znalazłam w Polsce. To też jakby, ja mówię, że nie ma, powiedzmy, przypadków. Jest nietłumaczalny zbieg okoliczności. Do Polski, do Warszawy, to znaczy chcę powiedzieć do Pragi, przyjeżdża facet, który się nazywa Zbigniew Czeski. O, Czeski, tak? Zbigniew Czeski, który jest jakimś dyrektorem jakiegoś powstającego, nowego, powiedzmy, teatru muzycznego i tak dalej. I nas zaprasza, żeby po prostu Toven, oczywiście ze swoją asystentką, przyjeżdżał na jakieś tam, powiedzmy, bo w Polsce oczywiście nie było nikogo, kto by do tej pory stepował, czy jakby prowadził takie zajęcia. No i zaczęliśmy jeździć z Tovenem do Polski, powiedzmy w miesiącu, raz w miesiącu na 2, 3, 4 dni, to zależało. No i po 2 latach dostałam propozycję właśnie, żeby na kontrakt, żeby w ogóle zostać jakby w teatrze. No i tak się zaczęło. W ogóle zaczęło się to, że... Słucham? W teatrze w Polsce. No to się zaczęło chorzowo, to znaczy w ogóle na początku to się nazywało Music Hall Telewizji Polskiej. To było, słuchajcie, idea była taka, że w tamtych czasach każda telewizja czeska, niemiecka miała swój tak zwany telewizyjny balet. Taką grupę, która po prostu obsługiwała wszystkie możliwe programy i tak dalej. I on chciał, mam na myśli Zbyszka Czeskiego, on chciał, żeby w Polsce też Warszawa miała taki telewizyjny balet. No i jakby, żeby to zorganizować. No i powstało
powstał, to się nazywało Music Hall Telewizji Polskiej. Siedziba była w Teatrze w Chorzowie, w dzisiejszym Teatrze w Chorzowie, a wtedy to był właśnie Teatr Music Hall. No i tam generalnie dostawałam właśnie ten jakby propozycję tego właśnie kontraktu na 2 lata do teatru, gdzie prowadziłam zajęcia, przy okazji brałam udział w przedstawieniach, no bo była młoda wtedy, piękna i młoda, i byłam z Januszem Józefowiczem, byliśmy główną parą solistów. O, kto by pomyślał, ja i Janusz Józefowicz. Tak, pięknych dwóch małolatów i dwójka, tak, no bo tak. Ja jako asystentka Towena, no to wiadomo, że jakby solówkę, a Janusz, dlatego że on był rzeczywiście z tego studia tak najbardziej, powiedzmy, no oczywiście utalentowany, ale on miał taki, on miał osobowość i tak dalej. Ale to jest inna, jakby inna opowieść. No to generalnie z Januszemśmy jakby, no, tworzyli taką parę, mówimy o tańcu oczywiście. No i tak się zaczęło w Polsce, właśnie w Chorzowie. No. Fantastycznie. A no jakby miała Pani tak opisać, jak rozwijała się później Pani kariera? O może tak, żeby nie sugerować nic, nie... Jakby Pani mogła powiedzieć coś więcej o swojej karierze, jak już przyjechała Pani do Polski. Kariera to generalnie się zaczęła, kariera się zaczęła od tego, że spotkałam Marka Nowakowskiego i po prostu jakby wiesz, zakochałam się i dlatego zostałam w Polsce. I tak się zaczęła moja kariera w Polsce. Od no zakochania. Tak. Od zakochania. Jak kiedyś tam gdzieś napisałam, że przyjechałam, słuchaj, rozumiesz, na 2 lata, a zostałam na całe życie, wiesz. No i generalnie oczywiście jakby zakochałam się i tak dalej. Znaczy, zakochałam się, ale też jakby doszłam do wniosku, że Marek, mam na myśli mojego męża, świetny materiał na tatusia. I też uważam, że każda kobieta powinna urodzić przynajmniej jedno dziecko. No i tak się zaczęła moja kariera, że urodziłam to dziecko, wymarzone, tararara, wszystko fajnie, ale po powiedzmy roku, dwóch, no to zaczęłam jakby, no nie, muszę coś robić, bo jakby ja oczywiście mogę zrobić pomidorówkę, ja mogę ugotować, ja mogę uprać, no tak. Ale ja muszę sepować, ja muszę tańczyć. I słuchajcie, a kariera się zaczęła od w ogóle... Słuchajcie, pierwszą propozycję dostałam od pana Karybżalskiego Andrzeja z zespół Gawenda, który dzisiaj istnieje do dnia dzisiejszego. I tam właśnie pierwszy, bo tam Zośka Rudnicka prowadziła zajęcia i tak dalej. Jakoś tam poszło, że po prostu tam pierwsze moje w ogóle, kiedy jeszcze Karolinka była mała, moja córka, no to tam prowadziłam zajęcia. Potem się to przeniosło do tak zwanej, o, nie tak zwanej, tylko chciałam powiedzieć, bo teraz jest to Roma, bo przedtem to była operetka. Operetka. Przenieśliśmy się, tak, zaczęłam pracować w operetce, zaczęłam tam jakby, też się zaczęło tak, że przyjechał Boris Słowak, który był choreografem i nazywał się Słowak i robił tam choreografię i się okazało, że po prostu potrzebuje asystentkę. To znów oczywiście byłam asystentką choreografa przy spektaklu. Potem oczywiście zostałam na chwilę w operetce po tym, bo brałam udział w różnych przedstawieniach. No i później poszłam do teatru Syrena, gdzie przyszłam do teatru i panu dyrektorowi Filerowi powiedziałam, wie pan co, ja bym tu chciała pracować. Tak spojrzała na mnie i tak w ogóle, znaczy ja sobie dzisiaj przypomnę, to tak mi się trochę chce się śmiać, dlatego że ta bezpośredniość i ta pewność tego, bo tak, bo ja sobie wymyśliłam, że ja tu chcę pracować, po prostu ja tu będę pracować i nie ma w ogóle o czym mówić i tak dalej. No i byłam w Syrenie przez jakiś czas, przez parę lat, no ale się okazało, że niestety tam jakby, no Filler niestety jakby tak nie przepadał za tym, żebyśmy stepowali, a propos właśnie dlaczego i tak dalej. Kiedyś jakby jak go zapytałam, bo to już był okres, kiedy prowadziłam zajęcia w Szkole Baletowej w Warszawie, bo kiedyś była w Szkole Warszawie w Baletowej był Wydział Estradowy. Ja tam prowadziłam zajęcia. Robiłam choreografię w Łodzi, w Gdańsku, z panem Wojtkiem Kępczyńskim, który dzisiaj jest dyrektorem Romy. Różne przedstawienia robiliśmy po Polsce, tylko nie w Syrenie. No i wszyscy właśnie aktorzy mówili, panie dyrektorze, ona robi choreografię wszędzie, jeździ po całej Polsce, dlaczego nie u nas? No i się okazało, że balet w Syrenie wtedy, jakby, ja to powiem tak, jakby tak powiedzieć,
tak jak to powiedział pan dyrektor, tutaj ludzie przychodzą patrzeć na piękne dziewczyny, na długie nogi i tak dalej, a tutaj generalnie, to znaczy, że to nie będę rozwodziła. No i właśnie tak jakby doszło do wniosku, że chyba jakoś niekoniecznie, bo no czyli sklebiało mi, że mam długie nogi, że fajnie wyglądam i że właśnie się nadaje do tego typu teatru, bo po prostu piękne schody, piękne nogi i tak dalej. Natomiast to chyba nie o to chodziło. No i tak powolutku dojrzewałam do tego, że właśnie mi się teraz przypomniała właśnie taka sytuacja, kiedy właśnie zrobiłam choreografię w Łodzi Nowym. No i było tam bardzo, bardzo się podobało, bo tam była taka pierwsza, zrobiłam taką, słuchajcie, scenę 10 minut w spektaklu, to jest bardzo duża scena. I te 10 minut myśmy stepowali, to znaczy aktorzy. Ja tam jeździłam kilka miesięcy i po prostuśmy, słuchajcie, tłukli, żeby ten po prostu tą scenę zrobić. I rzeczywiście to był taki pierwszy spektakl, gdzie naprawdę zaistniał stepowanie. Takie po prostu naprawdę w przedstawieniu była duża scena ze stepem. No i wszyscy byli oczywiście zachwyceni. Boże, kochany, a tu w ogóle i tak dalej. Podchodzi do mnie facet i mówi tak, panie Żyno, no wiem, no super, wspaniale i tak dalej, ale wiem, że pani pracuje w Teatrze Syrena. No i co pani zrobiła w Teatrze Syrena? Jakie przedstawienie? A ja wtedy byłam bardzo spontaniczna i młoda i powiedziałam, wie pan, w Teatrze Syrena to ja stoję na schodach i pokazuję nogi. O. No i właśnie tak, no bo tak było. Chodzę, słuchajcie, przyjeżdżam do teatru rano, słyszę taki w ogóle, gdzie filer mówi tak, w ogóle Nowakowska do mnie i tak dalej, jak pani mogła w ogóle coś takiego powiedzieć? A mnie, ale nie dyrektorze, ale o co chodzi? Bo wczoraj była pani na premierze w Łodzi, nie? No byłam. No i pani powiedziała, że pani stoi na schodach i pokazuje nogi. A mnie, panie dyrektorze, a co ja robię? Stoi na schodach i pokazuje nogi. No. No i to był taki, dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że to był taki właśnie punkt, który mnie dał do myślenia. Przyszłam do domu i mój mąż mówi tak, słuchaj, zrobisz jak zechcesz, ale ani satysfakcji artystycznej, ani finansowej, no i chcesz pracować w tym teatrze, to pracuj, ale wydaje mi się, że powinnaś coś zrobić, co by ci dawało satysfakcję. No i to był ten jakby moment, kiedy doszłam do wniosku, że założę studio. To było, słuchajcie, to nie było takie, że jak dzisiaj się idzie do urzędu, 15 minut i masz działalność gospodarczą i musisz robić co chcesz. Nie, do urzędu w dzisiejszych czasach. Nie, to, kochani, dwa miesiące mój mąż jeździ z moimi papierami po różnych urzędach, czy ja mogę, czy ja mam uprawnienia, wszystko trzeba było tłumaczyć z czeskiego języka, wszystkie moje papiery, wykształcenia i tak dalej, wszystko trzeba było po prostu, to nie było takie proste. I po dwóch miesiącach załatwiania rzeczywiście mogę prowadzić studio. Hello. W 91 roku, to znaczy to się zaczęło wcześniej, w 91 roku i w 27 sierpnia 91 rok mam pieczątkę rozpoczęcia działalności. No i to się tak zaczęło właśnie, tak po prostu, no. No i co, wiesz Karol, ja mogę gadać, ja po prostu, ale może by zapytało coś. Ja to mam gadać, to znaczy... na te postępowania to ja mogę gadać i gadać. Ja przyjąłem konwencję wywiadu narracyjnego, żeby jak najmniej przeszkadzać, ale oczywiście mam przygotowane i w głowie od razu mi się pojawiają różne pomysły na pytania. Dobrze, w takim razie, no bo to jest bardzo, bardzo ciekawa historia, natomiast chciałbym też zapytać panią, czym się pani inspiruje, czym się pani inspirowała w pani pracy, choreografiach. To znaczy, słuchaj, tak, jeżeli robisz coś, co cię w środku nakręca, jak to tak powiedz kolokwialnie, co kochasz, co po prostu cię gdzieś tam spełnia, to jest, myślę, to jest jedna sprawa, rozumiesz, bo robisz coś, co po prostu czym żyjesz, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że zawsze, całe życie starałam się jakby rozwijać dalej. Nie zostałam w miejscu, nie skończyłam na szkółce Franka Towena, tylko starałam się po prostu rozwijać to, co na przykład wy macie dzisiaj wspaniałe możliwości, rozumiem, bo możecie jeździć po całym świecie. Myśmy wtedy nie mieli takich możliwości, ale w momencie, kiedy już rzeczywiście już w Polsce jestem i tak dalej, to muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście zaczęłam jeździć po różnych warsztatach. Nawet do Stanów pojechałam za własne pieniądze.
za własne pieniądze, żeby się po prostu trochę orientować, żeby zobaczyć, żeby po prostu generalnie po prostu iść do przodu, żeby się zorientować kierunki, jak jest, gdzie, jak się stepuje. Jak się stepuje w Stanach, jak się stepuje w Czechach i jak powinni się stepować w Polsce na przykład. Bo to było, także inspiracja to jest, mówię, to zaczyna się od środka, a później trzeba cały czas po prostu, wiesz, się interesować. Czytać książki, jeździć i tak dalej. Teraz, kiedy są takie możliwości, to jest po prostu w ogóle, teraz to jest w ogóle, jest takich tyle możliwości, że nie wiadomo, gdzie pojechać i tak dalej. Ale też trzeba wiedzieć jakby, bo też się to troszeczkę zrobiło tak, że no, że każdy w tej chwili, każdy prowadzi, każdy uczy i tak dalej, gdzie z tego 1 500 000. Nie, nie, też trzeba umieć jakby wiedzieć, umieć wiedzieć, no źle powiedziałam, ale... Pardowanie informacjami. Tak, nie, to znaczy nie, trzeba też jakby się orientować, rozumiesz, po prostu do kogo jechać, gdzie wydać te pieniądze i tak dalej, czy warto i tak dalej, co ten człowiek dokonał. Nie musi to być, to nie chodzi o to, że to musi być jakiś, nie wiem, starszy pan czy starsza pani, nie, 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 to może być młody chłopak. Ja teraz współpracuję z bardzo młodymi chłopakami, które mają po 22 lata. I generalnie w ogóle mnie to nie przeszkadza, bo ja nie mam z tym problemu, ale ja widzę, że na przykład dla moich ludzi są rzeczy, które jakby ja już nie zrobię, bo no, no, no nie, bo pewnych rzeczy nie przeskoczę, ale wiem, że na przykład daję im możliwość, bo mówię, słuchaj, o, tu jest swój chłopak, od którego można się nauczyć, dlatego że czy dziewczyna, bo raczej bardziej z chłopakami. Chłopak, który jest po prostu świetny, bo nie wiem, bo był 5 razy mistrzem świata, na przykład, bo stepuje 20 lat, bez względu na to, że ma lat 30. Na przykład i tak dalej. No wiesz, no to jest jakby w tej chwili, jakby można dawać ludziom kierunki i tak dalej. Tak jak zobacz, jakbyście się u mnie uczyli, prawie wszyscy, to też mówiłam, nauczcie się, a potem jedźcie, uczcie się, chodź, jeźdźcie po świecie, bo trzeba ileś ludzi poznać, ileś technik, ileś, żeby sobie wyrobić jakiś swój własny styl. Bo przecież wiadomo, że ani ty, ani ja, ani ktokolwiek inny, wszyscy stepujemy trochę inaczej. Każdy ma jakiś swój styl. Ja nigdy w życiu nie spotkałam dwóch ludzi, którzy by stepowali tak samo. Mówię, że ten sam materiał, ale każdy go stepuje trochę inaczej. No właśnie to jest to, właśnie to, może nie wiem, bo to jest też to, co u człowieka kręci i tak dalej, co po prostu wydaje mi się jest jakby takie fajne, kolorowe. Dlatego, że nie jest to tak jak balet, który ma ustalone te swoje te kanony i według tego jedziemy i tak dalej. Tutaj się cały czas dzieje. Można teraz w ogóle stepowanie przecież łączymy z różnymi technikami, tak? To już nie jest tylko sam step, sam jakby step dance. Jest, zobacz, jest step i jest dance. Teraz to się łączy z tym dance'em. No? Łączymy różne, to znaczy są techniki na przykład współczesne, niekoniecznie. Jazz jak najbardziej. No z tymi jakby takimi powiedzmy tymi hip-hopami, street i tak dalej, to zależy jaka muzyka. Bo tutaj zależy oczywiście od muzyki. Jest sporo na przykład a cappella, bez muzyki. Wracamy, są ludzie, którzy chętnie wracają, na przykład przychodzą do mnie na zajęcia ludzie i mówią, ale panie Jerzyno, my byśmy chcieli, ja tylko mówię, błagam, tylko na deszczową piosenkę. Deszczową piosenkę to tylko zrobiłam 1 000 000 razy, potem słuchaj, Karol miał piękny, właśnie ty miałeś piękny dyplom deszczowej piosenki, który bardzo mi się podobał, natomiast na przykład chcą jakieś stare, na przykład, nie wiem, no teraz szybciutko, wiesz, się przypomnieć, na przykład, nie wiem, Saitmana, czy coś takiego ze starszych muzyk, bo powolutku na przykład odczuwam, że jest czas, część ludzi, którzy nawet chcą, powiedzmy, oczywiście to już chodzi o ludzi starszych, natomiast młodzi oczywiście idą z muzyką współczesną i tak dalej. I teraz te techniki się przelinają i tak dalej, ale myślę, że stepowanie ma jak najbardziej przyszłość, dlatego, że właśnie z tych powodów, o których teraz mówiłam. Nie jest to banalne, nie jest to nudne, jest to po prostu kolorowe i można do tego włączyć różne inne techniki i dlatego jest to ciekawe. Można na przykład, nie wiem, praca z aktorami jest bardzo fajna, na przykład a propos, jak się rozmawiali o białych stepówkach, tak? Jak tam pisałeś o białych stepówkach, to no, wiesz, to mnie trochę rozśmieszyło te białe stepówki, ale generalnie, no właśnie, rozumiesz, dlatego, że wiesz, chodzi o to, że
Zobacz, kiedyś to były tylko czarne buty. Teraz mamy kolorowe. Teraz Ja mamy tak. sobie zrobiłam, w Barcelonie piękne, złote, z wygrawerowanym moim imieniem. Wiesz, no teraz mamy różne buty, okej? Okay? Bo wiadomo, że wszystko jest różne. Są, wiesz, na przykład, znaczy bardzo mi się podoba, że my dziewczyny już nie musimy stepować na obcasach. Mam na myśli obcasach, takich obcasach. Bo kiedyś był taki trend, że dziewczyny tak zwane charakterki i takie obcasiki i tak dalej. I to trochę średnio. Natomiast teraz mi się podoba, że nawet dziewczyny wszystkie stepujemy na takich, powiedzmy, płaskich i tak dalej. Tylko są kolorowe, różne i tak dalej. I wiesz, ja uważam, słuchaj, że po prostu, wiesz, może to brzmi z tego, że ja to robię całe życie i ciągle mnie to kręci. Ja się ciągle tym interesuję. Może to nie widać, nie słychać, ale się tym ciągle interesuję. I generalnie uważam, że to jest przecudowna technika i po prostu no, żadna inna tego nie przeskoczy. O, no bo nie. Zgadzam się, zgadzam. Jestem dokładnie tego samego zdania. Ja cały czas przytakiwać, bo przecież to też i moje życie, natomiast no, tutaj rozmawiamy o Pani życiu. Chciałbym w tym momencie zapytać o Pani pierwszy sukces, taki, który uznaje Pani, że to jest ten pierwszy sukces. To znaczy, jeżeli chodzi o stepowanie, jakby sukcesem, jeżeli masz na myśli mój sukces jakby artystyczny, to chyba tak. Pierwszy taki, kiedy poczułam ten sukces, to było właśnie to przedstawienie, które mówiłam o tej dużej scenie. O tej 10-minutowej scenie, to wtedy poczułam takie, że step zaistniał, że zaistniał w teatrze. Bo to jest też oczywiste, znaczy nie oczywiste, tylko jest też jakby to, że oczywiście tam się gdzieś na estradzie, gdzieś tam się stepowało do piosenki i tak dalej, ale chodziło o to, żeby ten step zaistniał w teatrze. I to był chyba taki mój pierwszy taki poczucie, że jesteśmy w teatrze, mamy dużą scenę, gdzie wszyscy aktorzy stepują. Uff, hurra! Okay? Fantastyczne uczucie. Tak, tak, wspaniałe uczucie, że rozumiesz, że w teatrze, wiesz, w państwowym teatrze w dużym przedstawieniu jest scena, gdzie wszyscy stepują. Mówisz, no marzenie, wiesz, marzenie. Znaczy, oje, to nie było, to marzenie do dnia dzisiejszego, wiesz. Bo wiadomo, że to nie jest takie proste, bo stepowanie, oczywiście, dlaczego w teatrze troszeczkę z tym stepem jest to tak troszkę na bakier. Dlatego, że wiadomo, że my do tego potrzebujemy dobrą podłogę i potrzebujemy do tego, żeby nas było słychać buty z blaszkami, tak? I teraz tak, jeżeli bierzemy przedstawienie, które jest, powiedzmy, nie aż tak muzykalne, nawet muzykalne, to musi być sytuacja, że aktorzy zmieniają buty. Nie zawsze reżyser właśnie jakby znajduje możliwość, żeby aktorzy zmienili buty na stepy. Myśmy na przykład czasami robili tak, że aktorzy nie stepowali w butach do stepu, tylko po prostu ze zwykłych butach, tylkośmy starali się, żeby aktorzy mieli buty skórzane i twarde. Żeby po prostu, oczywiście ten dźwięk nie był taki jak taki blaszany, tylko był taki tępy, ale bo nie było sytuacji dramatycznej w sensie, żeby można było po prostu zmienić, nie wiem, buty, albo żeby akurat była taka podłoga, żeby było słychać. I to jest, myślę, trochę dosyć hamulec tego, dlaczego to stepowanie tak nie jest za bardzo w teatrach, dlatego że jest to problematyczne w sensie jakby fizycznym, no jakby, tak. No właśnie. Podłoga, dźwięki i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, jeżeli damy podłogę, to ta podłoga nie pasuje do scenografii i tak dalej. Zniszczy. Tak, tak. A jak jest podłoga, to się wszyscy boją, że po prostu jak wyjdziemy ze stepem, to ją poniszczymy i tak dalej. No, to różnie, słuchajcie, stepowaliśmy też na podłodze baletowej. Dało się, bo było twarde podłoże. Oczywiście dźwięk był trochę inny, ale był, no... Różnie to można być, natomiast rzeczywiście jest to ta sprawa jakby tej podłogi i tych butów, to jest tak duży, duży hamulec do przedstawienia. Bo zauważcie, że nawet jak jest muzykal, to musi się zmienić scena cała i dopiero jest scena, gdzie ludzie stepują, wychodzą i stepują. I znów się zmienia scena i lekka scenografia, żeby po prostu wrócić, powiedzmy, do poprzedniej scenografii. Także no ale spokojnie. I tak, słuchajcie. Wszystko, ja uważam, że po prostu, wiesz, to jest tak, nie ma trudnego, to będzie. Będzie. Po prostu, poza tym jeszcze mam powiem jedną rzecz. Stepowanie jest techniką, która na przykład z doświadczenia wiem, że ona się zawsze podoba, bo jest inna. Nie jest, właśnie może dlatego, że nie jest taka po prostu
bardzo popularna, w sensie, że wiesz, nie, na zajęcia nie uczestniczy 200 osób, jak na inne zajęcia, na Zumbę, mając nic przeciwko Zumbie czy jakichś innych zajęciach. To jest jednak kwestia troszeczkę, wiesz, no, ja uważam, że ludzie, którzy chcą studiować, to muszą troszeczkę być to ludzie myślący, muszą chcieć coś innego, nie co robi grupa, masa. Jakość, przepraszam, że przerwę, ale straciliśmy chyba jakość. Czy mnie dobrze słychać? Ja do mnie dobrze słychać, a mnie? Bo właśnie tutaj ja bardzo, bardzo niedobrze słyszę tutaj, ale no może jest kwestia mojego internetu. To znaczy, jak ja mówię, to wszystko jest okej okay teraz? Tak, już lepiej. Jakby pani mogła cofnąć się o jedno albo dwa zdania, to byłoby fantastycznie. Znaczy, bo się nie było słychać. Nie, powiedziałam, bo ten, słuchaj, że generalnie jakby stepowanie zawsze będzie. Będzie dlatego, że... Znaczy tak, mówiłam o tym, że, że na stepowanie oczywiście nie chodzi masa ludzi. Aha, znaczy teraz, właśnie teraz, bo coś usłyszałam, że generalnie chodzi o to, rozumiem, że na stepowanie się jakby zapisują ludzie, którzy chcą coś innego. Są odrobineczkę jakby... Nie chodzi na zajęcia masowe i tak dalej. Generalnie to wszystkie na przykład zajęcia, nie wiem jak u was, wiesz, ale z tego co obserwuję, no to są zajęcia, załóżmy, nie wiem, 10 osób, jak jest 15, to jest duża grupa. Ale bardzo dobrze, ja uważam, że wiesz, że nie, jakby nie ma nic na siłę, a poza tym z drugiej strony, jak wy młodzi, bo mam na myśli, zobaczcie, ja teraz, słuchajcie, tak mówię do was wszystkich młodych, bo ja zrobiłam w Polsce rzecz najważniejszą. Stepujemy, tak? To jest najważniejsze, bo przywiozłam ten step, a teraz wy młodzi, Karol i jeszcze cała rzesza innych tam, ci, co prowadzą zajęcia, to teraz wy się starajcie, żeby ten step po prostu był spopularyzowany. Dzięki ci, Karol, za tą relację, dlatego, że to jest też jakby jedna z form, można ludziom powiedzieć, że to istnieje, że to są nie. fajni ludzie, że wiesz, że stepowanie jest fajne, że po prostu naprawdę, poza tym stepowanie ma bardzo dużo zalet, słuchajcie, ja kiedyś napisałam nawet takie artykuły, bo kiedyś tam się parałam takie różne artykuły, słuchajcie, w każdym wieku można zacząć stepować, to jest duża zaleta, w każdym wieku, masz 10 lat, czy 40, czy 60, oczywiście, jak ma 60 lat ktoś, no to wiadomo, że nie będzie Freddy Masterem, ale postukać sobie dla przyjemności zawsze się nauczy. I o co chodzi? O to, żeby się miło cieszyła, żeby było zadowolenie. O to właśnie chodzi, wiesz. Żeby było po prostu, wiesz, poza tym, słuchaj, ile zdrowia. Kochany, to, że my stukamy o podłogę, to uruchamiamy wszystkie receptory w tym. Krążenie nam chodzi. Poczucie, że czegoś się nauczyłam, jestem fajna, to znaczy mam poczucie szczęścia i tak dalej, endorfiny, i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, dokładnie. Same plusy. Dokładnie. Pomijając to, że oczywiście stepowanie robi ładne nogi, to do dziewczyn. Ładne, to tak? Kto stepuje, to ma ładne nogi. Taka prawda. To prawda. Ja bardzo się cieszę, że, bo to też takie dla mnie osobiste przeżycie jest, kiedy my się spotkaliśmy. Pamięta pani tą historię? No tak. To jest właśnie to, słuchaj, rozumiesz? Dlatego, że ja to dokładnie pamiętam, słuchaj, nawet dzisiaj o tym myślałam, jak, słuchajcie, robię warsztaty w chlebniskach już lata i pisze do mnie chłopak, jakiś Karol Drzewożewski, żeby chciał przyjechać, ale on jest w Czechach, tak? A ja mu piszę, a ja też jestem w Czechach. I się okazuje, że Karola zabrałam z Hradce Kralowe, jadąc właśnie do chlebisk, jadąc, zabrałam Karola. Słuchajcie, z Hradce Kralowe do Warszawy nie. I się okazało, że cały czas my rozmawiali o stepowaniu i raptem jesteśmy w Warszawie, a to jest jednak droga ładnych parę godzin. Tak. I to jest właśnie to, no, bo spotkałam nawiedzonego, który po prostu, wiesz, ma na tym samym punkcie jakby tak powiedzieć, zainteresowanie. No i dlatego, jak będą tacy ludzie jak ty, jak będą tacy ludzie, którzy jakby chcą robić takie relacje, którzy chcą jakby poświęcać, bo słuchajcie, bo stepowanie się nie da robić, mam na myśli robić, uczyć dla pieniędzy. Nie da się uczyć dla pieniędzy. Oczywiście bierzemy za to pieniądze, bo z tego żyjemy, tak? Ale przede wszystkim musi być najpierw stosunek do tego, że ja to lubię i robię to, lubię ludzi i robię to, bo to lubię. Ale nie,
ile ja za to dostanę. Bo jeżeli ktoś zaczyna myśleć, ile ja za to dostanę, to się będzie męczył i ludzie to wyczują. Bo ludzie muszą czuć, że ty to lubisz. Ty to lubisz robić to z przyjemnością. To jest właśnie taki klucz, który mi się wydaje bardzo ważny w życiu, żeby jednak iść za głosem serca, robić w życiu to, co lubię naprawdę robić, a te pieniądze to one przyjdą, za chwilę ich nie ma, zaraz będą. Ale słuchaj, ja generalnie powiem ci tak, że oczywiście słuchaj, są momenty, kiedy, no zobacz teraz na przykład szkoła jest zamknięta, bo ja mam salę w szkole. Szkoła jest zamknięta, nie pracuję od połowy marca. To oczywiście, wiesz, no, prowadzę zajęcia jakieś tam online i tak dalej. No nie jest to, ale coś tam powiedzmy robimy. W każdym razie, słuchajcie, jakby, no, słuchaj, z jednej strony jest miesiąc, kiedy masz pieniądze, jest miesiąc, kiedy tych pieniędzy trochę nie masz, ale przecież ci o to chodzi, czy my musimy jeździć Mercedesami, czy nie wiadomo gdzie, czy my musimy mieć 20 par butów, czy my musimy mieć ciuchy, wszystko, nie wiem, markowe i tak dalej. W życiu chodzi o to, żeby był człowiek zadowolony, żeby po prostu stan umysłu, to jest nasze jakby, nie miejsce, nie ciuchy, nie tak dalej, wiesz, to jest, wiesz, jakby teraz, kiedy zobaczcie, mamy taką sytuację, to naprawdę do człowieka dociera, co tak naprawdę jest ważne, co tak naprawdę jest ważne, rozumiesz? Czy po prostu to, że ja mam, nie wiem, pałac, czy ja mam po prostu nie wiadomo jaki samochód i tak. Nie, ważne jest to, żeby się cieszyć z życia, żeby mieć coś, co nas bawi, że nas coś, co nas cieszy. No i żeby było zdrowie oczywiście, no bo to jest teraz w tej chwili osobiste. Najważniejsze. Tak, i ja uważam, że słuchajcie, stepowanie jest świetny sposób naprawdę na życie, na taki, taki wiesz, taki... Ja zawsze, słuchajcie, jak na przykład mam zajęcia, czy coś robię i tak dalej, jak ja to mówię, wciskam klawisz i jestem gdzie indziej. Wiesz? I te właśnie to resetowanie z takiej rzeczywistości, taki wiesz, albo jak sobie wymyślam jakieś kroczki i tak dalej, albo na przykład nie wiem, no, bo są rzeczy, które jak mówię, no już nie zrobię, nie wiem, podwójnych jakichś czegoś, skakania i tak dalej, bo nie. No, nie chodzi o to, żeby mi się nie chciało, tylko po prostu jakby wiesz, no nie będę się zawijać nikomu dawać, nie ma, że ja po prostu zrobię, wiesz, no potrójnego, czy jakiegoś, wiesz, no, bez sensu. Każdy szuka też czegoś innego w stepowaniu. Poza tym, słuchaj, ja generalnie, wiesz, no też jeszcze mamy step użytkowy. Użytkowy, to znaczy to jest dla przyjemności, tak? Potem jest step, który jest, powiedzmy, na zawody. No to wiadomo, że musi być zaczkany techniką i w ogóle i tak dalej, bo tam się ocenia technikę i tak dalej. Zależy, co się robi i tak dalej. Jeżeli mam kogoś, kto jedzie na zawody, no to wtedy wiem, co tam ma być. Ja mu tego nie pokażę, ale poproszę kogoś, to mu to pokaże, bo wiem, że jak ma jechać na zawody, to musi to być po prostu, wiesz, no, technicznie mocne. Ale tak jeżeli jest. To jest taki zyskowy, to kochamy. To, tak. to wiesz. Pani Iżino. No. Ja tak osobiście niewątpliwie postrzegam, że największym Pani sukcesem życiowym jest to, że Pani jakby zaszczepiła tą kulturę stepowania tutaj w Polsce i wielu z nas, którzy uczą teraz, prowadzą szkoły w wielu miastach w Polsce, byliśmy Pani uczniami i ja też ten etap w życiu wspominam wspaniale. To ja też, bardzo. Bardzo się cieszę, że mogliśmy coś takiego przeżyć, ale też chciałem zapytać Panią, czy jest taki największy sukces, który Pani postrzega jako w swoim życiu, o którym chciałaby Pani powiedzieć? Raczej, Karol, no, wiesz, raczej powiem to tak ogólnie, rozumiesz? Jak mówię, moim sukcesem jest to, że wychowałam kilka osób, którzy naprawdę to robią i jakby robią to dobrze. Mam nadzieję, że po prostu jakby nie zostanę to ziarenko, które ja zasiałam, że ono po prostu będzie kwitło i że po prostu jakby to jest mój sukces, rozumiesz? Że to nie, że to się skończyło na mnie, bo ja, jak mówię, ja sobie teraz ustępuję dla przyjemności i tak dalej, tam mam parę osób i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, że ty to robisz, że to robi parę jeszcze innych osób, z których jestem dumna, z których się cieszę, kiedy na przykład ostatnio byłam z wnuczką w Akademii Muzycznej w Warszawie. Karol, myślałam, że zejdę drogą nienaturalną. Siedzę i tak sobie myślę,
No, jest taka jakby muzyka, powiedzmy, dla dzieci, program oczywiście dla dzieci, w sensie tam jakieś, powiedzmy, lata 60., jakieś rock'n'roll i tak dalej, i tak dalej. I słyszę taką muzyczkę, taką, wiesz, taką, myślę sobie, Boże kochany, no, aż byś się chciało zastępować. I co nie widzę, proszę bardzo, Michał Wierzbowski. Tak. I to jest, o to mi chodzi, rozumiesz? Warszawskiej, słuchaj, tej filharmonii. Można? Można, rozumiesz? Przedstawienie tak. dla dzieci nieważne, ale już na przykład można po prostu zrobić, wiesz, o to mi chodzi, rozumiesz, że po prostu coraz bardziej, jakby, wiesz, coraz bardziej, jakby, to jest mój sukces, rozumiesz, mój sukces jest to, żeby to robić, że po prostu to nie umarło, rozumiesz, że jednak to zasiałam i to rośnie, rozumiesz, że naprawdę jest parę osób, które rzeczywiście to naprawdę robią i chcą i tak dalej, poza tym, wiesz, no, myślę, że wiesz, że tak nawet na, zobacz, na przykład dziewczyny i tak dalej, rozumiesz, no dziewczyny, które teraz są u Anuli i były u mnie, jaka jest to raducha dla mnie. Nieważne, gdzie one stępują, ważne, że stępują. Jasne, ważne, że stępują, to... słuchajcie, że na Mistrzostwach Świata, słuchajcie, final, nie wiem, piąte miejsce, potem drugie, potem trzecie, trzecie, drugie. W ogóle, rozumiesz, to są sukcesy, rozumiesz? Właśnie, to są moje sukcesy. Tak, właśnie chodzi o to, że kultura stepowania dzięki temu rozkwita. Pani Zino, a proszę mi powiedzieć, jakby pani opisała, co pani najwięcej frajdy daje w stepowaniu? Znaczy, wiesz co, ja bardzo lubię, jakby wolę kontakt z ludźmi. I mnie jakby ze stepowania mnie daje frajdę to, kiedy widzę, że ludzie są uśmiechnięci, zadowoleni, że im się to podoba, że te zajęcia są takie fajne, że mają dobrą energię, że na przykład przychodzą, a są takie, mówią tak, a po zajęciach, o jak fajnie i w ogóle tak się lepiej czuję. To są moje radości, wiesz, to jest taki w ogóle, albo jak na przykład widzę, nie wiem, chłopaka, który, wiesz, no jest genialny i tak dalej, i znaczy są te smutki, wiesz, bo na przykład mam chłopaka, który jest genialny, ale zapuścił się w szkole i teraz ma egzaminy i nie może trenować nic, dlatego że musi doganiać. I to jest też trochę smuteczek, wiesz, dlatego że szkoda mi tego talentu, wiesz. Ale generalnie radości są takie, bo na przykład zobacz, jak ja zobaczę takie panie, wiesz, w ogóle, wiesz, no bo mało lat, mówimy o młodych, ale ma panie takie, wiesz, które sobie przychodzą i zrób im słuchaj jakiś pokaz i tak dalej, jak oni się cieszą, wiesz, jak mężowie się cieszą, wiesz, nie wiedziałem, że moja kobieta tak stepuje i tararara, tak! Tak, albo mamusia, słuchaj, przychodzi i mówi tak, jej syn, słuchaj, 22-letni syn, słuchaj, moja mama, w ogóle ona stepuje, Boże, wiesz, jak jest to ważne, słuchaj, psychicznie dla tej... to są radości, rozumiesz? Kiedy ja widzę radość, jak on jest dumny z matki, matka jest szczęśliwa, że syn ją po prostu podziwia, mąż jest zadowolony, że o, to moja żona, widzi pani? Ta pani to moja żona. Tak, widziałam taką sytuację, kiedy tak, wstępują tak, kobiety, tak. A facet mówi do drugiego, widzisz, ta druga z lewej to moja żona. Nie? No i to są radości, słuchaj. Radość. No właśnie i modlmy się, żebyśmy do tych radości wrócili, że bo mam nadzieję, bo no, tak wrócimy. To wiesz. Będzie jestem przekonany. Trzeba być pozytywnie nastawiony, ale jednak wiesz, dla takich ludzi jak ty, ja i wiele no... innych, wiesz, brak kontaktu z ludźmi i tak dalej, wiesz, ciągle trudne. Tylko online, wiesz. To tak średnio jest, tak średnio. Tak. No ale wiesz, bądźmy dobrej myśli, no mam nadzieję, że wiesz, że wszystko wróci do normy i znaczy wiesz, chodzi o to, żeby dalej jakby można było, wiesz, zaszczepiać ludzi, młodych, dzieciaków, takich w ogóle, wiesz, a teraz na przykład mi się zdarza, słuchajcie, że, wiesz, 5-letnie dzieci mi się zgłaszają, wiesz, no 5-letnie dzieci, wiesz, takie w ogóle, kiedy też to tak, znaczy się trzeba zastanowić, czy 5-letnie dziecko w stanie, no tak, oczywiście, tylko trzeba jakby mieć stosunek. A przychodzi ci, słuchaj, rozumiesz, panie 50 i też trzeba zupełnie inaczej. No ale o to chodzi. O to właśnie chodzi, żeby było różnie, kolorowo, żeby były tak. dzieci, żeby byli starsi, żeby byli, ja to zawsze mówię, młodzi inaczej, młodzi trochę inaczej, wiesz. No bo tak, no jak słuchaj, że baba ma 50 lat i zapisuje się na step, to znaczy, że jest młoda inaczej, no. Powiedzieć, że mam takie przypadki, nawet 75 przychodzi i ona chce się nauczyć stepować, więc no, jeżeli ktoś mi pisze, że ma 45 lat i czy nie jest czasem za stara, no to hello, no to znaczy, nigdy nie słuchaj, jest za późno, póki mogę.
Słuchaj, teraz mi przypomniałeś taką sytuację, tak. Kiedy, słuchaj, jak wiesz, odeszłam z teatru i tak dalej, byłam troszeczkę taka sfrustrowana i taki w ogóle, poza tym wiesz, już, nie wiem, tam 37 lat, 8 w ogóle, wszędzie już stara i tak dalej, w sensie tancerka. Pojechałam do Stanów i ta mi kobieta powiedziała, znaczy, bo miałam z nami ta, jakaś kobieta miała z nami, znaczy taka kobieta miała z nami zajęcia i tak, słuchaj, no, starsza pani, wiesz, no, taka starsza pani, wiesz. A wiesz, na tej sali, ciach, ciach, wiesz, energia i w ogóle i tak dalej. Ja po zajęciach do niej podchodzę i mówię tak, przepraszam, czy ja mogę, bo nie wytrzymam. Ile ma pani lat? A ona mówi 75. Słuchaj, ja po prostu zrobiłam. I idę na skróty. No, no i tam opowiadam o sobie, że tak prawda, nie wiem i w ogóle i tak dalej. A ona mi tak klepnęła na ramiona, mówi, ja dziecko, ty dopiero zaczynasz. Słuchaj, ja potem przejechałam z tych Stanów, ja byłam innym człowiekiem, rozumiesz? Bo ja miałam prawie 40 lat, a ona mi powiedziała, dziecko, ty dopiero zaczynać. Rozumiesz? No, także wiesz, i to mi dało energię na to, że bo w Stanach właśnie widziałam, słuchaj, rozumiesz, ludzi, którzy były naprawdę, słuchaj, wszyscy, co stepują, nie wyglądają na swój wiek, nie zachowują się na swój wiek, wszyscy, którzy tak. stepują i naprawdę, sam Weber, przecież weź sama Webera, przecież to jest naprawdę starszy pan, rozumiesz? Tak, w ogóle, a jaką ma energię, prawda? No właśnie o to chodzi, rozumiesz? Line, rozumiesz? Ja tak. mówię o tych naprawdę starszych, rozumiesz? Tak. Kiedy po prostu, wiesz, no to przecież to tak sobie myślę, wiesz, Karol, że to ja mam przed sobą jeszcze 20 lat, bo, wiesz. Na pewno. Pani Irzino, bo powiedzieliśmy już na temat tego, jak widzi Pani przyszłość stepowania w Polsce, że jest to bardzo dobra, rozkwitająca technika, otwarta na inne różne style muzyczne, taneczne, ale chciałbym w tym momencie zapytać Panią, co musiałoby się wydarzyć według Pani, by umożliwić więcej stepowanych choreografii w teatrach muzycznych? No bo niewątpliwie też jest Pani związana z teatrem muzycznym prawie przez całe życie. No widzisz, no, słuchaj, no przez chwileśmy rozmawiali, trochęśmy dotknęli tego tematu, wiesz, bo to jest właśnie, jakby, widzisz, to jest sprawa właśnie, wiesz, nie, tych problemów jakby fizycznych, w sensie z podłogą, z butami, z jakby ze sztukami, rozumiesz, bo tu jest jakby, wiesz, nie, poza tym nie każdy reżyser jest na tyle elastyczny, że będzie się głowił, jak to zrobić, żeby to było, wiesz, bo ale zagrasz. Na przykład przypuśćmy, że jest reżyser, który mówi, dobra, robię 42 ulicę, jest podłoga, są buty, prawda, ale ja mówię, bardziej chciałbym zadać pytanie, co musiałoby się wydarzyć, żeby tyle osób, 50 przypuśćmy, mogło w takim musicalu stepować na takim zadowalającym poziomie. No, będzie, widzisz, to jest tak, słuchaj, dlatego że rozumiesz, stepowanie, to znaczy, bo tak, załóżmy, zaczyna 20 osób i zostaje 10. Dlaczego? Dlatego, że, o właśnie, rozumiesz, to jest to, raz, dlatego że nie da się stepowanie po prostu jakby tak, po pierwsze, najpierw musi włożyć, żeby wyjąć. To znaczy, że musisz włożyć pracę, potem ona oczywiście procentuje, ale tą pracę trzeba włożyć, a niestety w tej chwili wszyscy idą na skróty. Jak to? Ja mam się 3 miesiące uczyć, żeby wystąpić w jednym przedstawieniu? Nie, po co? To zrezygnujmy z tego stepu. Rozumiesz? Bo wszystko idzie na skróty. A tutaj to jest technika, to nie jest 4 kroki w prawo, w lewo, obrócik i klaśnięcie, tylko to jest technika, której się trzeba nauczyć. Oczywiście możemy zrobić choreografię, że nie uczymy techniki, tylko uczymy ten, powiedzmy, ten układ do tej choreografii, ale to też wymaga swój czas. I o tym to jest właśnie. Chodzi o to, rozumiem, że po prostu teraz ludzie, nie tylko młodzi, mam na myśli starszy, taki, wiesz, to, co robią przedstawienia, idą na skróty, bo im się nie chce poświęcać tyle czasu. A aktorzy, czy w ogóle ludzie, którzy biorą udział, bo teraz aktor to jest każdy, jakby, co ja mówię, 2 miesiące chodzić na zajęcia, żeby potem wystąpić w jednej sztuce, rozumiesz? No o tym to jest, to jest z dwóch stron. To nie tylko ze strony realizatorów, tylko ze strony też jakby biorącej udział w przedstawieniach, rozumiesz? No bo tak, zdarzyło mi się kilka razy, że do mnie dzwoni ktoś i mówi tak, wie panie, bo ja mam za dwa dni, czy w przyszłym tygodniu mam nagranie. Tak. A ja mówię, ale przecież pan się nie nauczy w ciągu tygodnia. No jak to nie? Rozumiesz? No. O tym to jest, rozumiesz? Że po prostu jakby, wiesz, jakby
troszeczkę jakby to jest jakby spora wina tego, że jak mówię, chodzi się teraz bardzo często na skróty, jest to słuchaj, nikomu się za bardzo nie chce pracować, możesz postępowanie z techniką i to trzeba, w ogóle to trzeba lubić, bo jeżeli tego nie lubisz, a robisz to tylko, bo reżyser chce, że ja bym zastępował, to jest tego to, nie robić. Zrobił wszystko, tak, żeby z tej sceny zrezygnować. Rozumiesz? Żeby tylko tak, nie musiał chodzić na zajęcia i się uczyć. No Pani Iżino, bardzo ładnie przechodzimy jakby płynnie do mojego ostatniego pytania w zasadzie. Co chciałaby Pani powiedzieć, poradzić osobom, które chcą dziś zacząć swoją przygodę ze stepowaniem? Czy ma Pani jakąś super, powiedzieliśmy sobie już tutaj o super jakimś przepisie, ale weźmy też do tej wiedzi studentów musicalu, którzy mają zajęcia stepowania. Może parę słów też i do tych osób, które... To znaczy, zobacz, jeżeli chodzi o studenty, o studentów, to znaczy powiem Ci tak, ja jak jeszcze prowadziłam zajęcia na Wydziale Aktorskim, to powiem Ci, zawsze mówiłam do studentów, nie kochani, ja z Was nie chcę robić tancerzy, tylko ja Was chcę nauczyć kolejny środek wyrazu. Kolejny środek wyrazu. Okay? Wy jako aktorzy będziecie mieli kolejny środek wyrazu. Rozumiesz? To jest jakby, bardzo ich to przekonywało o tym, że na przykład czasami chodzi o rytm. Przecież aktorstwo generalnie polega na rytmie. Musi mówić rytmicznie, musi się ruszać rytmicznie i dlatego ja mówię, słuchaj, przecież nie musisz zakładać buty rozstępowania z blaszkami, tylko ruszaj się rytmicznie, zrób jakiś ruch taki rytmiczny i tak dalej. To też jest stepowanie. W sensie, jakby tak, jeżeli chodzi o studentów, jeżeli chodzi o normalnych ludzi, to znaczy normalnych, mam na myśli, my tak mówimy, to generalnie chodzi o to, że wiesz, ja nic, zawsze mówię, że nie ma nic na siłę. Nie można nikomu powiedzieć, ucz się stepować. To ja wiesz, jakby zauważam, czy na przykład obserwuję, że przychodzą ludzie, którzy albo to zobaczyli gdzieś, albo im się spodobało, a czy ja jestem w stanie się tego nauczyć, a czy to jest trudne. Wiesz, pada bardzo często tak, albo ludzie do mnie piszą, czy i tak dalej, czy ja jestem w stanie w takim wieku się tego nauczyć i tak dalej. Bo wiesz, ludzie generalnie się tylko jest, jak mówię, no część ludzi odpada, kiedy się zorientuje, że trzeba na przykład poskoczyć, a że trzeba, może ja się spocę. To też jakby dotyczy tych ludzi, którzy bardzo chętnie by to robili, ale generalnie jakby troszeczkę, no bo wiesz, kiedyś muszę jakby powiedzieć, że jakby nasza kondycja fizyczna jako społeczeństwa bardzo spadła. Bardzo spadła, dlatego że jeździmy samochodami, siedzimy przed komputerami, wszystko jest na wcisk, nie ma wysiłku. A stepowanie wymaga wysiłek. I to też jest sprawa troszeczkę taka, że trzeba się uświadomić, że no, może zamiast siłownie to będę chodziła na step, dlatego że to też jest jakiś ruch fizyczny. Tak? No, jak najbardziej. Nie chodzi o to. No tak, właśnie, że wiesz, tak, jakby ludzie muszą jakby chcieć rada. Rada jest taka, że chcę coś zrobić dla siebie. Dla siebie coś, dla swojego ciała, dla swojego umysłu, bo na przykład, nie wiem, nie lubię chodzić na zajęcia, gdzie jest 50 osób i macham rękami w prawo, w lewo, tylko czego się nauczyć. No wiesz, to ja zawsze mówię, że stepowanie jest dla ludzi inteligentnych. No, nikogo nie obrażam, ale taka jest prawda. Wiesz, taka jest prawda, bo trzeba myśleć. Trzeba myśleć i czegoś chcieć, rozumiesz? Bo to jeżeli prawda, wiesz, ktoś sobie wyobraża, ja na przykład jak byłam jeszcze, mam talenty i byłam przez parę lat reżyserem castingu i tak dalej, castingu, przychodzili ludzie, słuchaj, pani przychodzi tutaj, wiesz, poskakała i ja mnie przepraszam, a co to było? Ona mi, no przecież ja stepuję. Bo wiesz, ludzie mają na przykład wyobraźnię, że zakładają buty do stepu i już im się wydaje, bo to stuka, że tak, stepują. No i tak to jest, także słuchajcie, rada jest taka, róbmy coś dla siebie, dla swojej głowy, dla przyjemności, bądźmy w czymś taki troszeczkę inni, nie jak masa, miejmy jakieś ambicje, miejmy taki coś takiego, wiesz, jakby ja staram się zawsze do ludzi mówić, słuchajcie, zróbcie coś dla siebie. Nawet jeżeli kobieta ma dwójkę dzieci, ma męża i tak dalej, ja mówię, słuchaj, raz w tygodniu możesz przyjść i to jest dla ciebie, w sensie dla twojej psychiki potrzebne. Nie chodzi o to, bo wiadomo, że no nie wiem, no, że nie będę żadną gwiazdą i tak dalej, bo to też nie o to chodzi, wiesz. Małolaty na przykład chcą, no bo małolaty lubią pokazywać i tak dalej. Tak to jest. Je pokazuje, bo one tego potrzebują. Starsze osoby
nie aż tak tego potrzebują. Na przykład nawet mam doświadczenie, że mi pani mówi tak, wie pani, ja będę chodziła na step, ale ja nie będę występować nigdy, dobrze? Bo ja nie chcę. Ja mówię, okej, tak. Była pani, która mi przyszła, ale ja nie chcę. Takie dwie koleżanki. One, słuchaj, nigdy nie opuszczali. Wszystko umiały, tylko one nie będą występować, bo im się wstydzą. Okej, nie ma sprawy. Nie chcą, to nie. Robią to dla przyjemności, przychodzą. A może też sobie, w pewnym momencie po prostu, prawda, bo i takie przypadki się zdarzają. No tak, wiesz, no, jakby można to robić dla przyjemności, można to robić, wiesz, jakby z tak. myślą o jakiejś przyszłości, no bo też, tak słuchaj, są ludzie, którzy na przykład nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Wiesz, no to wiesz, są ludzie, którzy na przykład coś studiują, a potem się okazuje, że mogą robić na przykład przecież słuchajcie, przykładem ja jestem żywym przykładem. Przecież ja kiedyś myślałam, jak ja miałam lat 17, że ja z tego będę żyć, że to będzie. Ja to robiłam, bo to kochałam. No właśnie. Po prostu, rozumiesz, bo ja to robiłam, bo to kochałam. Nigdy nie myślałam o tym, że ja wiesz, to będę robiła do końca życia i tak dalej, i tak dalej. Wciągnęłam tak samo ze mną było. No tak, w ogóle wszystkie inne rzeczy, rozumiesz, natomiast że nie myślałam o tym, rozumiesz, że po prostu wiesz, że jakby. No właśnie wracamy do tego, Karol. Nie można myśleć o pieniądzach, o tym, że i co ja z tego będę miała, tylko to robię i wiesz, i przede wszystkim, słuchaj, wiesz co jest najważniejsze, Karol, że robimy to, co kochamy, jeszcze nam za to płacą. Żyć nie tak umierać. Jest. Żyć nie umierać. Może nie za dużo, ale zawsze jest. Pani Iżino, dziękuję pani bardzo serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie, Karol. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że w ogóle ten pomysł, który powstał, że chcesz robić takie relacje. Bardzo, bardzo się ucieszyłam. Pozdrawiam cię serdecznie, pozdrawiam wszystkich wstępujących, wszystkich słuchających i trzymajmy się, będzie dobrze. Wyjdziemy z tego i będziemy jeszcze wszyscy wstępować. Szanowni Państwo, moim gościem była pani Iżina Nowakowska, tancerka, choreograf, pedagog, teatrolog i sędzia sportowy. Szanowni Państwo, a Was zapraszam już jutro o godzinie 19 tutaj na Instagram Live Akademii Stępowania, a naszym gościem tym razem będzie gwiazda na skalę ogólnoświatową, bo będzie to Sam Weber, prosto z San Francisco. Wywiad w języku angielskim poprowadzi wiceprezes fundacji Tapa Tak, Paula Lotterhoff. Dla wszystkich, którzy nie mówią biegle w języku angielskim, mam informację, że wywiad z tłumaczeniem na język polski zostanie udostępniony na Facebooku Akademia Stępowania. Do zobaczenia jutro o godzinie 19. Pani Iżino, dziękuję. Żegnam. Pa, pa, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.